Słuchajcie, zobaczę, co mi moja żona dzisiaj przygotowała na kazanie. O, Księga Jeremiasza. Wczoraj przygotowywałem sobie z innej księgi, z tego co pamiętam. No, ale może być. Oj, Samanta, ty to zawsze mi narozrabiasz papiera. Teraz muszę z Jeremiasza głosić. Ale niech będzie. Drodzy, cieszę się, że dzisiaj mogę stać przed wami i głosić kazanie, które napisała mi moja żona. Oczywiście żartuję. Natomiast chciałbym się pomodlić, zanim cokolwiek powiem, bo gdzieś tam myślę, że warto każdą rzecz, którą robimy w Kościele, czy nie tylko w naszym życiu, w domu, oddawać naszemu Panu, bo kiedy On jest z nami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na spacerze, czy to gdziekolwiek indziej, to ja wierzę, że to nasze życie tak naprawdę, mimo trudności, mimo różnych problemów, jest inne. Bo jest z nami Pan Jezus i to jest po prostu ktoś, na kogo nie ma mocnych. Jeśli On idzie z nami, to nie mamy szans na przegraną. Więc pomódlmy się, oddajmy ten czas Jemu. Drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, że Ty mnie zbawiłeś na krzyżu, że oddałeś swoje życie za mnie, że dzisiaj, Panie, mogę żyć w pełni Tobą i uczyć się tego, jak żyć Tobą. Dzięki Ci za to, że przypominasz mi wiele rzeczy, że jeszcze bardziej rozkręcasz mnie w moim życiu, Panie, abym się nie cofał, abym nie spoczywał na laurach, Panie, że gdzieś tam z czasem te wszystkie moje wołania, te wszystkie rzeczy, które kierowałem do Ciebie, Panie, spełniasz w moim życiu i gdzieś widzę, Panie, jak mnie rozwijasz, Panie, każdego dnia i dziękuję Ci za to. Modlę się o wytrwałość, ale także o to słowo dzisiejsze, Panie, bo ono było takim owocem też tej wytrwałości, pracy, tego, Panie, czego mnie uczysz, żebyś Ty się mógł nas się dotykać poprzez nie, Panie, i żebyśmy nie wyszli z tego miejsca tacy sami. Amen. Drodzy, jakiś czas temu, czyli dzisiaj rano, wpadł mi do ręki pewien list. List adresowany jest do niejakiego Jeremiasza. No i zaczyna się w następujący sposób. Jeremiaszu, piszę do Ciebie, bo mówisz o bardzo ważnych rzeczach. Powiadasz, że nie słuchamy naszego Pana. Cierpisz w niedoli, drżąc o własne życie, zakuty w łańcuchy, leżąc w jakimś zbiorniku na odpady. Dlaczego tak uparcie trwasz przy swoim? Przecież mógłbyś powiedzieć władcom Izraela, że wszystko jest w porządku. Wtedy na pewno by wypuszczono cię na wolność z niedoli, w której trwasz. Jednak nie rozumiem twojego uporu. Ludzie się ciebie boją. Tracą odwagę podczas wojen. Drżą, słysząc, jak głosisz na ulicach gniew i zniszczenie w imię Boże. Jeśli chcesz złota, to powiedz. Srebra mam pod dostatkiem. Mam wszystkie skarby, jakie posiada ziemia. Zapłacę każdą cenę za milczenie. Taki oto krótki list adresowany do niejakiego proroka Jeremiasza. Tak się zastanawiam, kim był w ogóle ten prorok. Kto z was kojarzy? No, Patryk powiedział prorok. No tak, brawo. No to był prorok, dokładnie. No to już powiedziałem. Natomiast kim on był? Kojarzycie go? No tak, wiemy coś o nim, że był. No to może był mężczyzną. Tak, no to nie da się ukryć, na pewno. Natomiast prorok Jeremiasz, jak większość innych proroków, mieli pewną jedną wadę lub zaletę. Zależy, jak na to spojrzymy. Zawsze głosili prawdę, którą kierował do ich serc Pan Bóg. Zawsze mówili to, co kazał im powiedzieć ich Pan Bóg. I dlatego bardzo często ludzie nie lubili Jeremiasza i innych proroków, bo tam, gdzie się pojawiali, mówili prosto. Nawróćcie się, bo zaraz dojdzie do tragedii. Spłonie wam chata, miasto, groby zaczną znikać, jeśli się nie nawrócicie. Bóg już ma dość waszego zachowania. Bóg już ma dość tego, i tamtego, i tak dalej. I zazwyczaj nie lubiono proroków, bo rzadko kiedy szli i mówili, słuchajcie, wszystko jest dobrze, nie? Bóg was bardzo lubi i wszystko generalnie super, nie? Rzadko się zdarzało. Zazwyczaj, kiedy przychodził prorok, no to było wiadomo, że będą bęcki, nie? Coś jest nie tak, coś się dzieje. I tak to było z prorokami. I wiecie, przeczytałem sobie taki list, który gdzieś tam dzisiaj rano sobie wyczarowałem.
I mam na niego bardzo ciekawą odpowiedź, kierowaną prosto od proroka Jeremiasza. Znajduje się ona w 13 rozdziale właśnie księgi, która się nazywa jego imieniem. I rozpoczyna się w 15 wersecie. Słuchajcie, nadstawcie uszu. Nie wynoście się, gdyż Pan to mówi. Oddajcie Panu waszemu Bogu chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Czy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę. A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Wiecie, to jest dla mnie taki bardzo ciekawy fragment, bo ja mam takie dziwne wrażenie, że ci prorocy, kiedy głosili do Izraela, to ten lud, nie wiem, ci ludzie, którzy mieszkali w tym Izraelu, to oni tak podchodzili do sprawy troszeczkę, no tak, kolejny nawiedzony przyszedł, nie? Kolejny cwaniak przyszedł i będzie mi teraz opowiadał jakieś bajeczki. I to było takie, a tak, groź sobie chłopie, tak, już takich czterech wczoraj ukamienowaliśmy jak ty, to tam różnicy nie robi, ciebie też ukamienujemy, nie? I ja cię mam wrażenie, że gdzieś ten prorok nie był popularny, a ludzie nie za bardzo lubili proroków. I kiedy patrzę na Izrael, to mam wrażenie, że oni tak troszeczkę myśleli, no, gadają sobie, ten Bóg sobie gada, a my i tak zrobimy swoje. A my i tak będziemy robić po swojemu. Przypomina mi to pewną historię, którą nie wiem, czy to mi Patryk opowiadał, czy to jakiś inny z moich znajomych, o takich dwóch studentach, którzy przyjechali z Bliskiego Wschodu do Polski. Tacy typowi islamiści, tak? No wiecie, jak to bywa, kiedy przyjeżdża obcokrajowiec do Polski, no, szybko zasmakowała im polska wóda. No ale jest jeden problem, oni nie mogą pić alkoholu. No to co zrobili, nie? Takie miśki, ryśki, cwaniaki do kwadratu albo do sześcianu. Zrobili sobie w pokoju, postawili sobie cztery krzesełka w odstępie co półtora metra, zrobili sobie taki prostokąt, nakryli kocem, kupili zapas polskiej wódki, poszli i zaczęli pić pod tym kocem, nie? No i ten gość, który z nimi mieszkał w pokoju, się pyta, no ale co wy, no przecież nie możecie pić. A jesteśmy pod kocem, Allah nas nie widzi. Ciekawy ten Bóg, nie? Skoro nie widzi, co się dzieje pod kocem, nie? Gdyby nasz Bóg nie widział, co się dzieje pod kocem, to ja myślę sobie, że niektórzy to by tylko spod kocyka do następnego wyskakiwali co chwilę. Tak by mogło być, no bo i tak Bóg nie widzi, tak? Tak by się mogło zdawać. Natomiast my mamy troszeczkę gorzej. Nasz Bóg widzi wszystko. Nawet to, co się dzieje pod kocem i nie tylko. Czasami sobie myślę, że gdyby dzisiaj żyli prorocy, to co oni powiedzieliby do naszego kościoła? Co oni by zaadresowali do nas? Tak się zastanawiam, jakie przesłanie by mieli. Czy przyszliby i powiedzieli, co się bardzo rzadko zdarzało, słuchajcie, jest wszystko okej? Okay? Czy nie? Raczej by przyszli i coś by tam zaczęli szukać. Coś by zaczęli mówić. I tak się zastanawiam, co to by mogło być. Zobaczcie, Bóg wołał cały czas do Izraela. To nie było tak, że był moment, w którym Bóg powiedział, nie, no jest super, no jest ekstra, no rozwijacie się wspaniale, tak bardzo was kocham, jestem tak bardzo z was dumny. Nie mówił tak, bo cały czas widział, że ktoś tam wpadł na jakiś mega fajny pomysł, aby coś znowu fajnego przeskrobać. Jak to jest z nami? Czasami tak obserwuję różne tłumaczenia ludzi. Czasami mam wrażenie, że zachowujemy się jak tych dwóch islamistów, nie? Ona mnie zdenerwowała, ona mi lała alkohol do pyska. Czasami tak się zdarza. Albo możemy powiedzieć, a nie poszedłem na grupę, bo mnie bały paluszek w lewej nodze bolał. Nieważne, że cały dzień skakałeś, fikałeś, robiłeś salta, fikołki, biegałeś, chodziłeś nie wiadomo co i czwarty raz pod rząd, już czwarty tydzień, pół godziny przed grupą ten paluszek czujesz, że zaczyna cię boleć. Nie mogę iść na grupę. Palec mi nie pozwala, niestety. Jest tak silny ból, że zaraz mi aż do zęba dojdzie i od tego paluszka zacznie mnie ząb boleć. Co wtedy?
koniec. Nie? Czasami tak jest, że uciekamy przed tą społecznością z ludźmi wierzącymi, tak? A ten paluszek wtedy boli, nie? To jest takie samo wytłumaczenie jak tych dwóch, nie? Miśków, ryśków naszych, którzy pod tym kocykiem tam sobie grzeszyli, że tak powiem. Albo taka sytuacja. Siedzisz cały dzień w fotelu i myślisz. I tak intensywnie myślisz, i tak intensywnie siedzisz, że kiedy zbliża się czas, kiedy miałeś iść o kogoś się pomodlić, że tak intensywnego myślenia, że po prostu jesteś tak zmęczony, że ci się już nie chce. Iż mrok za oknem. Po co? No ale mamy dobre wytłumaczenie. Zmęczyliśmy się w ciągu dnia, więc po co iść w takim razie modlić się o kogoś, czy cokolwiek zrobić. Czasami mam wrażenie, że gdybyśmy mieli zacząć wertować, to byśmy tych rzeczy wszystkich znaleźli jeszcze więcej. I podejrzewam, że tutaj taki jeden Jeremiasz to byłby za mało tak naprawdę. Dawid nie wspomniał, chociaż prosiłem o tym kartonie. Nie wiem, czy widzicie, nie? Co tam może być? Duży karton? A nie, jest pusty. No, co w takim kartonie może być? Jeremiasz. Nie, no nie Jeremiasz, to nie Jeremiasz. No pomyślmy. Nie, nie, to nie jest tych dwóch. Ja nikogo nie zabrałem. Tam jest coś dla kogoś. Coś dla kogoś, czyli jakiś prezent, tak? No. Niespodzianka. No jeśli duży karton, to duża niespodzianka, duży prezent, tak? Fajnie to wygląda, nie? Wiecie, tak samo jest z kościołem. Czasami patrzymy na kościół z zewnątrz i powiemy sobie, kurczę, ale ten kościół super się rozwija. Ale gdzieś tam generalnie dobrze mu idzie. Ci ludzie się nawracają, głoszą Ewangelię, pomagają innym, nie? Wiecie, tak samo było z Izraelem. Kiedy tam jakiś zbłąkany Rydwan asyryjski sobie przyjechał, powiedział, ula Boga, ale oświetlone miasta, normalnie tam musi być raj na ziemi, nie? Gdzieś tam nocą. I szybko do swojego króla, władcy. Królu, jakie tam wielkie miasta są, jak ładnie oświetlone, jak bogate, jakie wspaniałe one muszą być. A ja kogoś poproszę, żeby rozpakował ten prezent teraz. Mógł tu poprosić. Kamila, chodź, rozpakuj prezent. Jeju, naprawdę prezent? Bardzo ładny. Był taki karton, gdzieś musi ładny prezent. Cieszy, duży karton, mały prezent. Wojtek oszczędzał cały tydzień. No. I prezent. Kamila, ładnie pokaż wszystkim, co to jest za prezent. Otwieraj, śmiało. I pokaż, wysoko podnieś do góry. Worek na śmieci. Ze śmieciami. Nie? Wiecie, to jest troszeczkę tak jak gdzieś tam lecimy nad jakimś dużym miastem albo jesteśmy z daleka jakiegoś dużego miasta. Kiedyś leciałem sobie, miałem lądować w Toronto i tak sobie luknąłem do okna, mówię, jej, ile tam jest świateł, jakie to musi być fajne miasto, wszystko oświetlone, wiecie, jak takie 5 Warszaw albo i więcej. Mówił, wow, no kurczę, każdy kąt będzie mój, jak tam tylko wyląduje, nie? Kiedy wylądowałem, to mi się wszystkiego odechciało. Brud, smród, kiła, mogiła, jeszcze gorsze rzeczy. Ładnie wyglądało tylko z daleka. Poza tym, to nawet po głównych ulicach bym nie chciał nocą samemu się przechadzać. Bo to strach, niesamowity. Bo tam ci zaraz jakaś banda wyskoczy, tak, z łańcuchami na szyjach i ale tak samo jest z kościołem. Wiele rzeczy fajnie wygląda na zewnątrz. Możemy poczytać, pooglądać, powiedzieć super. Natomiast wewnątrz jest zupełnie inaczej. Nie? Tak jak z tym kartonem. Mamy taki przykład, nie? Ładny, duży karton. Może nie ładny ten akurat, nie opakowałem go. Ale duży karton. Może będzie duży prezent. Ktoś myślał, no dobra, no może będzie mały, nie? Ale będzie prezent. To jest taka niespodzianka, worek na śmieci. Nie? Tak samo czasami jest z kościołami. Nie mówię, że z nami akurat, ale tak jest dokładnie. Tak samo jak z Izraelem. Wielki naród, piękny na zewnątrz. A co mówi Bóg? Będę musiał was wygnać. I to nie będzie dla mnie łatwe. Mówi, ja będę płakał, kiedy będziecie odchodzić w niewolę. Mówi, to jeszcze w ukryciu, gdzieś tam w kącie, będę płakał przez to, że zainwestowałem w was. Dałem wszystko, co miałem. Pilnowałem, opiekowałem się. A wy mnie zostawiliście.
coś strasznego. I czasami tak jest z nami, ze mną. Tak patrzę na swoje życie i wiecie, czasami są takie chwile, że mówię sobie, Boże, Ty chyba już masz mnie dość. Chyba już masz mnie dosyć, już za daleko, przegiąłem. Czasami są takie chwile gdzieś tam, kiedy podejrzewam, że nie jeden z nas może sobie powiedzieć, też przeginam. Próbujemy okłamywać siebie, tak? Próbujemy okłamywać Boga, tylko Boga nie da się okłamać. Rzucamy tysiące wymówek, tak? Że tutaj paluszek, tutaj jestem zmęczony, tutaj ona mi kazała, tak? Czy coś jeszcze innego. To ich wina, nie moja. I tak rzucamy te oskarżenia, rzucamy na kogoś innego i tak dalej. Natomiast nie potrafimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, dobrze, zawaliłem. Wiecie, jak to wygląda z Bożej perspektywy? Tak jak tych dwóch, nie? Cwaniaczków, miśków, ryśków, nie? Pod kocykiem, co pili sobie, bo ich Bóg nie widzi. Tak samo jest w naszym życiu. Tysiące usprawiedliwień. I kiedy spojrzymy na zewnątrz, na opakowanie, stajemy w kościele, śpiewamy, modlimy się, nawet posiedzimy pół godziny dłużej na kawiarence, poklepiemy po plecach, popłaczemy sobie do ramienia i później wracamy do normalnego życia. I znowu. Kręci się wszystko w kółko, Macieju. Ładnie wygląda wszystko z daleka. Natomiast wewnątrz jest ruina. I to totalna. Tak sobie myślę, w moim życiu często jest tak, że tak jak powiedziałem, mówię, Boże, Ty już masz mnie dość, nie? Już przegiąłem. Już za dużo. I patrzę wtedy na charakter Boży, nie? Jaki Bóg ma charakter? Bo nikt mi nie powie, że to jest jakiś martwy klocek wystrugany z drewna, albo z brązu, albo z czegokolwiek innego. Nikt mi nie powie, że Bóg to jest jakiś obrazek wiszący na ścianie, albo jakaś statuetka stojąca w kącie, lub jakieś malowidło na ścianie. Bóg jest żywy i Biblia wyraźnie pokazuje Jego charakter. Czy Bogu łatwo było wypędzić Izrael? Nie, nie było Mu łatwo. On już nie miał żadnego sposobu, on już nie wiedział, co zrobić. I podjął się ostatecznych środków. Miał już dość, bo wiedział, że oni wszyscy przegięli. Tylko jego charakter pokazuje co innego. On nie chciał tego robić. On nie chciał krzywdzić ludzi, których bardzo kochał. Do tego stopnia, że płakał. Płakał, widząc, że musi tych, których kochał, po prostu wywalić. Bo żyją daleko od niego. Wiesz, że Bóg także płacze? Kiedy patrzy na twoje życie, kiedy jest rozwalone, kiedy próbujesz Go oszukiwać, kiedy nie szukasz relacji z Nim, nie szukasz społeczności, nie szukasz gdzieś tam relacji z ludźmi wierzącymi, kiedy gdzieś tam rzucamy jakieś małe ściemy sobie. Ty wiesz, że On tak samo płacze w tym momencie? Że On tak samo drży, bo się boi o Ciebie? Bo się boi, że już nigdy nie wrócisz? Że zaraz z małej rzeczy będzie kolejna większa i większa? Czy wiesz, że On płacze, kiedy patrzy na Ciebie i widzi, że oddalasz się od Niego każdego dnia? Bo taki jest Bóg. Wspomniałem, powtórzę trzeci raz. Czasami mówię sobie, Boże, Ty już mnie pewnie nie chcesz, bo poszedłem za daleko. Bo przegiąłem. I wtedy przyszedł mi, kiedy tak sobie kiedyś myślałem, pewien fragment. On się znajduje w Księdze Nechemiasza, 1:9. Taki bardzo ciekawy fragment. Lecz jeśli się nawrócicie do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla imienia mego. Wiecie, to jest niesamowity fragment. Bo akcja Księgi Nechemiasza dzieje się już dawno po tym, co mówił Jeremiasz. Nie. Ten naród został już wykopany, on już gnił w tej niewoli. I nagle dostają takie słowo, jeśli się nawrócicie, to ja was zbiorę z powrotem i znowu będziecie moim ludem. I to, co jest najciekawsze w Bogu i w Jego charakterze, to, co najbardziej mnie inspiruje, to to, że choćby nie wiadomo, jak zglebował całą sprawę, jak bardzo zawalił, jak bardzo gdzieś tam skopał wszystko, co do tej pory miałem, to ja każdego dnia mam szansę wrócić do poprzedniego stanu.
każdego dnia mam szansę naprawić wszystko, co jest nie tak. I to jest najwspanialsze. Skoro Bóg był gotowy z tej niewoli wyciągnąć Izrael, to co tam, jakieś moje życie, które gdzieś tam się skrzaczyło po drodze? Dla Niego nie ma ludzi straconych. Tylko wiecie, pytanie jest, czy my chcemy powrotu każdego dnia? Czy my chcemy naprawdę tego Boga z powrotem? Bo jeśli chcemy tego Boga z powrotem, to musimy stanąć przed Nim, tak jakbyśmy stawali przed lustrem, twarzą w twarz samym sobą i Nim. I powiedzieć, dobrze, zawaliłem. Przyznaję się do tego. Jestem winny, Panie Jezu, Twojej śmierci na krzyżu. I wiecie, co jest najgorsze? Kiedy się Ciebie ktoś zapyta, ej, jak tam? Jak tam Twoja relacja z Bogiem? Jak tam Twoje życie? To Ty też nie będziesz owijał w bawełnę i mówił, kurczę, tak średnio najeżdżę albo dobrze. Bo powiesz, zglebowałem. Tak? Przyznaję się do tego. Bo jeśli nie, to będzie to wszystko w nas ciągle narastać. Ciągle będzie coraz więcej i więcej. I tak naprawdę nigdy nie uświadomimy sobie, że jest kiepsko. Łatwo jest kręcić, łatwo jest oszukiwać samego siebie. Ja pamiętam, kiedyś miałem tak, że potrafiłem takie kłamstwa wyczarować, że sam zacząłem wierzyć, że to prawda. I dałem sobie rękę uciąć za kłamstwo, bo uważałem, że to była prawda. Jest podobno taka choroba, która coś takiego sprawia, że gdzieś tam kłamiemy tak długo, aż zaczynamy wierzyć w to kłamstwo. Tylko w tym wszystkim najgorsze jest to, że Pan Bóg zna całą prawdę. I dla Niego, żeby przed Nim się ukryć, kocyk to jest za mało. Mieszkanie, ciepła chatka, to jest za mało. Bo On wszystko widzi. I ja dziękuję Mu za to, że zawsze jest możliwość powrotu. Każdego dnia jest możliwość, żeby stanąć przed Nim i powiedzieć, okej, jest źle, ale proszę, pomóż mi. Po to jesteśmy w Kościele dla siebie, aby zadzwonić, nie czekać, aż ktoś się zapyta, ale zadzwonić, przejść się, powiedzieć, pomóż się, bo jest źle. Wiecie, jak to jest z owcami, czy nie wiecie? Kiedy zaczynają chorować. Mają taką chorobę uszu owieczki, nie? Że tam larwy jakieś wchodzą przez nosek. Gdzieś tam składają sobie w główce jakieś tam swoje jajeczka. Z tych jajeczek coś tam się wykluwa i zaczyna brzęczeć i szumieć w głowie. I co wtedy robią owieczki? Beczą, szaleją. Ten pasterz widzi, że coś jest nie tak. I wtedy może zareagować. A wyobraźcie sobie taką owieczkę, gdyby nie beczała, bo się uparła. I nie będę beczeć. To taki pasterz sobie przejdzie koło tej owieczki i mówi, to zdrowa. Wszystko jest okej. Co ja mogę zrobić? Nic nie zrobić. A tam te wszystkie muchy czy coś tam, nie tam szumi w tej głowie lata, nie? Apokalipsa dosłownie. Tak samo jest z nami. Mamy siebie wzajemnie. Mamy wielkiego Boga. I powiem wam, możemy być ładnym opakowaniem, fajną grupą, nie wiem, wzajemnej adoracji, jakkolwiek. Ale jeśli nie zaczniemy żyć z Bogiem i samym sobą, to tylko na opakowaniu się skończy, a w środku będzie niespodzianka. Prezent. Amen. Panie Jezu, modlę się o to, żebyś przede wszystkim pilnował mnie w moim życiu i gdzieś tam te wszystkie rzeczy, Panie, w których rozkładam się, być może każdego dnia na całego, prostował, Panie, dawał alternatywy, Panie, bym mógł kroczyć Twoimi ścieżkami. Ojcze, modlę się o to, żebyś wspierał mnie i dawał jeszcze więcej zaangażowania, Panie, nawet mimo zmęczenia, ożywiał, Panie, aby służyć Tobie, aby podejmować inicjatywy, Panie, aby walczyć, Panie, każdego dnia o ludzi, Panie, których, Panie, dałeś mi pod opiekę tak naprawdę w Kościele, Panie. Modlę się o to, żebyś nas wzajemnie uczył, jak dbać o siebie, Panie, abyśmy gdzieś tam mogli, Panie, walczyć także jeden o drugiego, Panie, przejmować się życiem jeden drugiego, Panie. Żebyśmy, Panie, nie skończyli tak jak Izrael, Panie. Mimo wielu napomnień, upomnień, Panie. Nie chcemy iść własnymi ścieżkami, własnymi drogami, robić rzeczy, które nam się podobają. Ale żyć dla Ciebie i robić to, co się podoba Tobie.
Modlę się o to, Ojcze, żebyś nas prowadził każdego dnia i oczyszczał. Dziękuję Ci za to słowo, które jest, Panie, w księdze Nehemiasza, że jeśli się upamiętamy, Panie, to tak naprawdę Ty zawsze nas przyjmiesz, Panie. Zgromadzisz z najgorszej, z największej odległości, Panie. Z miejsca, gdzie nie ma już nic, Panie. Postawisz nas z powrotem w miejscu, które dla nas przeznaczyłeś. I dziękuję Ci za to, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteś dobrym Bogiem. Amen. Amen.